Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję niesamowitego głośnika od firmy Braven, model Braven BRV Pro. Czyli jest to ten właśnie solidny, naprawdę funkcjonalny głośnik, który między innymi przeżył zatopienie. Zobaczycie to w tym filmie, a cenę tego głośnika sprawdzicie sobie w opisie filmu. Za chwilkę podam Wam także wszystkie jego cechy, dokładnie się mu przyjrzymy, przetestujemy. Zapraszam Was do oglądania. Przed nami nowy głośnik firmy Braven, Braven BRV Pro. Głośnik, jak widzicie, takich dość dużych rozmiarów, do kieszeni go raczej nie schowamy, ważący 670 gramów, więc naprawdę solidna jednostka, tym bardziej, że obudowę w większości mamy z aluminium, mamy też elementy gumowe i jak mamy plastik, tworzywo, to naprawdę solidnej jakości. Oczywiście mamy tutaj Bluetooth, czyli możemy głośnik bezprzewodowo połączyć z telefonem, z tabletem, z różnymi takimi urządzeniami. Co jest ciekawe, zasięg wynosi tutaj aż do 30 metrów. Ja sprawdzałem w domu i do 15 nie było żadnego problemu, więc na otwartej przestrzeni zapewne do 30 metrów faktycznie można sobie go poużywać. Oczywiście wszelkie protokoły typu HFP, A2DP, AVRCP, HSP i DI są tutaj obecne, tak więc głośnik jest naprawdę dobrze pod tym względem wyposażony. I przede wszystkim też fajna rzecz, czyli bardzo pojemna bateria 2200 mAh pozwala na odtwarzanie muzyki przez około 15 godzin, tak więc naprawdę sporo przy takim średnim poziomie głośności. A jakby tego było mało, to jeszcze możemy tego głośnika użyć jako powerbanku. Biorąc pod uwagę te 2200, głośnik musi być włączony, więc jest w trybie czuwania, w trybie parowania. Możemy około 1500 z niego wyciągnąć, żeby podładować sobie telefon czy tablet, więc też przydatna opcja. No i kolejna świetna cecha to wodoodporność, certyfikat IPX7. Oznacza to, że możemy go zanurzyć na głębokość do 1 metra i może tam przebywać do pół godziny bez żadnego uszczerbku. Zobaczycie także w tym teście faktyczny test zanurzeniowy, podwodny, po prostu jak sobie ten głośnik pływał i jednocześnie grał. Więc poza głośnikami mamy też mikrofon, mamy panel sterowania i dodatkowe funkcje, zobaczcie to za chwilkę. Natomiast warto jeszcze zwrócić uwagę, że mamy tutaj takie otwory. Używa się tutaj klucza, tak zwanego imbusa, więc można sobie tutaj domontować, dokupić dodatkowe gadżety, jak chociażby powiększenie baterii wewnętrznej do 3800 mAh, jakąś latarkę czy inne urządzenia. Jest to kompatybilne też także chociażby z bardzo popularnymi GoPro 4, z mocowaniami do GoPro 4, więc mając taką kamerkę GoPro, można sobie też przy okazji mocowań od GoPro zamocować też ten głośnik chociażby do roweru. I w moim zestawie testowym niestety nie było tutaj przewodu, który bezpośrednio by służył do ładowania telefonu czy tabletu, nie było też imbusu. Natomiast w komplecie to będzie, plus będzie też taki pasek do przyczepienia po bokach tego głośnika, żeby można go sobie na przykład przerzucić przez ramię, czy co tam chcecie. W tej chwili go sobie dokładnie obejrzyjmy. Mamy tutaj panel, pod którym są głośniki schowane. Jak widzicie, jest to ładnie zrobione. Tworzywo jest tutaj solidne, naprawdę sztywne. Ta siatka też jest sztywna. Mamy to dobrze zabezpieczone. Jak widzieliście, mruga tutaj lampka od parowania. Od góry mamy logo producenta, taką płytę z tworzywa dobrej jakości. Tutaj możemy montować te akcesoria. Mamy panel sterowania plus minus, czyli głośniej, ciszej. Włącznik, wyłącznik i tutaj play, pauza, a także tryb parowania. Oczywiście te przyciski są wodoodporne. Możemy z nich korzystać w każdych warunkach. Więc jak na przykład zacznie padać deszcz, a jesteśmy na łonie natury, nie musimy się tym absolutnie przejmować. Po boku mamy takie solidne uchwyty. Bardzo dobrze to przykręcone. Jak widzicie, tu mamy elementy gumowe, więc raz, że świetnie to wygląda, dwa, że jest po prostu bardzo wytrzymałe. No i oczywiście aluminium, prawdziwe, grube, bardzo dobrej jakości, po prostu prawie, że pancerne. Od spodu elementy gumowane, które służą za
mocowanie, chociażby, żeby on się nie przesuwał, bardzo dobrze się wtedy przykleja do każdej powierzchni. Mam też taki element, jak go sobie przykręcimy na jakimś statywie, chociażby, żeby to nam pasowało. I z tyłu mamy znów elementy gumowe i takie tajemnicze tutaj coś otwieramy i widzimy przycisk do wyświetlenia stanu baterii. Ja Wam pokażę, jak to działa. Włączamy go sobie i zobaczcie, pokazuje nam, że zostały nam dwie z pięciu tutaj diod, czyli bateria poniżej 50% rozładowana. Mam tutaj przycisk reset. Mamy też możliwość połączenia bezpośredniego przewodem, którego w zestawie nie ma, ale wystarczy taki zwykły przewód audio typu mini jack, więc żadna filozofia. Mamy też wejście micro USB oczywiście na ładowanie samego głośnika, czyli podłączenie do komputera, oraz duże wejście USB na korzystanie z niego jako z powerbanku. I wszystko jest dziecinnie proste, po prostu podpinamy sobie tutaj jakikolwiek przewód USB, micro USB, podpinamy na przykład do tabletu, głośnik musi być włączony, a jak widzicie, tablet zaczął się ładować, więc jak widzicie, urządzenie jest wszechstronne, nie dość, że służy jako głośnik z dobrą jakością dźwięku, jakość dźwięku wydawana przez niego jest naprawdę bardzo dobra, posłuchajcie tego też za chwilkę, to możemy też sobie go użyć jako powerbanku i trzecia rzecz, możemy dokupić, domontować przeróżne akcesoria, co oczywiście w połączeniu z jakością wykonania, z designem daje wybuchową mieszankę, przy okazji nie aż taką drogą moim zdaniem, ponieważ na te wszystkie cechy, funkcje, jakość wykonania, to cena nie jest jakaś zabójcza. Przechodzimy do dalszej części testu. Was gonna be so-
Pod wodą też ten dźwięk jest cichszy po prostu. Dźwięk inaczej rozchodzi się w wodzie, natomiast głośnik cały czas zanurzony w pełni, nieprzerwanie gra. Jak go wyjmę, powinno być dużo głośniej. Jak pluje wodą. Thank you.
No dobrze, recenzja za nami, pora na podsumowanie. Więc tak, przede wszystkim mamy głośnik, który jest naprawdę solidnie wykonany. Można by powiedzieć, że prawie, że pancerny. Aluminium, solidna guma i wszystko bardzo dobrze do siebie spasowane. To jest bardzo duży plus tego głośnika. Po drugie i najważniejsze, jakość dźwięku. Jakość dźwięku nie jest może na najwyższym poziomie, jaki słyszałem, ale jest na naprawdę bardzo dobrym, zadowalającym poziomie. Więc pod względem dźwięku nie przyczepiłbym się tutaj do niczego. Po prostu głośnik gra i głośno, i czysto, i jakość tego dźwięku jest naprawdę bardzo dobra. Poza tym mamy głośnik wodoodporny, jak widzieliście, pływał sobie bez problemu dłuższy czas w wannie i nic mu nie było. Zostawiłem go do wysuszenia, cały czas grał i po jakimś czasie nie było po prostu śladu, że ten głośnik był zanurzany. Więc możemy spokojnie go ze sobą zabrać wszędzie, w każde warunki pogodowe. Jeśli na przykład jesteśmy na zewnątrz, zacznie padać deszcz, nie musimy w ogóle na to zwracać uwagi. No i opcjonalnie też będzie można dokupić wiele ciekawych gadżetów usprawniających funkcjonalność tego głośnika, co jest oczywiście też plusem, bo będzie to taki głośnik modularny. Kolejna rzecz, pojemna bateria, a do tego głośnik służy też jako powerbank, dzięki czemu jeśli na przykład trzeba podładować telefon, mamy ten głośnik przy sobie, to możemy i posłuchać muzyki, i doładować chociażby nasz telefon. Tak więc bardzo przydatna funkcja. Biorąc pod uwagę cenę, to nie jest moim zdaniem jakaś wygórowana, jest to cena premierowa przede wszystkim, która na pewno niedługo się obniży troszeczkę, natomiast w porównaniu z ilością funkcji, jakością wykonania, jakością dźwięku, to nie jest to jakaś cena zabójcza, powiedziałbym nawet, że dość przyzwoita, ponieważ mamy głośniki w tej cenie nawet droższe, które oferują po prostu mniej. A więc osobiście ten głośnik mi się naprawdę spodobał. Jestem ciekaw też testów innych głośników Bravena. Może nie będą już tak spektakularne i wielozadaniowe jak ten głośnik, natomiast na pewno warto przetestować. Dobra, na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, że ceny tego głośnika sprawdzicie w opisie filmu. Jeśli recenzja Wam się podobała, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was, cześć!